Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju jest szkołą zawodową z ponad 50-letnią historią i tradycją. Jesteśmy jedną z największych i najlepiej wyposażonych szkół zawodowych w regionie. W trosce o wysoką jakość kształcenia systematycznie realizujemy projekty unijne, których wartość przekroczyła obecnie kwotę 5 milionów złotych. Prowadzimy kształcenie dla młodzieży w dwóch typach szkół. W technikum mechaniczno-elektrycznym i branżowej szkole pierwszego stopnia. W technikum mechaniczno-elektrycznym szkoła kształci w następujących zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik programista. Jako technik elektronik zostaniesz przygotowany do montażu instalacji alarmowych, monitoringu, telewizji naziemnej i satelitarnej, sieci komputerowych, do instalowania, użytkowania i naprawy urządzeń elektronicznych oraz programowania sterowników przemysłowych. Będziesz mógł podjąć pracę w firmach, które produkują lub stosują urządzenia elektroniczne, naprawiają urządzenia elektroniczne, wykonują instalację urządzeń i systemów elektronicznych, prowadzą sprzedaż urządzeń elektronicznych i osprzętu. Jako technik elektryk będziesz umiał montować oraz uruchamiać maszyny, urządzenia i instalacje elektryczne, lokalizować i usuwać w nich uszkodzenia, oceniać ich stan techniczny, montować i naprawiać układy sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych. Po ukończeniu szkoły możesz pracować w elektrowniach i zakładach energetycznych, zakładach stosujących maszyny i urządzenia elektryczne, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, w firmach wykonujących instalacje elektryczne i alarmowe, zakładach naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych oraz sprzętu gospodarstwa domowego, placówkach handlowych zajmujących się sprzedażą maszyn i urządzeń elektrycznych. Kończąc naukę w zawodzie technik informatyk, będziesz przygotowany do montowania oraz użytkowania komputerów i urządzeń współpracujących, wykonywania sieci komputerowych i administrowania nimi, projektowania baz danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych oraz administrowania nimi. Później możesz podjąć pracę na stanowiskach instalatora i administratora systemów operacyjnych, administratora sieci komputerowych, projektanta, administratora i programisty baz danych, instalatora i konserwanta sprzętu komputerowego. Jako technik programista zostaniesz przygotowany do tworzenia i administracji stronami www, tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych, tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią, projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji internetowych, projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych i mobilnych. Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę na wyższych uczelniach technicznych lub uniwersytetach, a także podjąć pracę w firmach realizujących projekty programistyczne, webowe i graficzne, jako twórca programów komputerowych, baz danych i aplikacji internetowych, jako tester oprogramowania, pozycjoner stron www, konsultant, w firmach przetwarzających dane, tworzących programy sterujące zewnętrznymi urządzeniami połączonymi z komputerem. Jako technik mechatronik będziesz przygotowany do projektowania, montowania, eksploatowania oraz programowania systemów i urządzeń mechatronicznych, sterowników i robotów przemysłowych, urządzeń automatyki i robotyki, zaawansowanego sprzętu gospodarstwa domowego, zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Możesz podjąć pracę na stanowiskach konstruktora, technologa, mistrza, kierownika działu eksploatacji i napraw, specjalisty do spraw handlu sprzętem mechatronicznym powszechnego użytku,
diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku. Jako technik pojazdów samochodowych będziesz umiał diagnozować, obsługiwać i naprawiać pojazdy samochodowe oraz organizować i nadzorować ich obsługę. Możesz znaleźć pracę w zakładach produkujących pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne, zakładach naprawiających pojazdy samochodowe, stacjach diagnostycznych pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, w zakładach mechaniki pojazdowej. Po ukończeniu nauki w zawodzie technik ekonomista będziesz przygotowany do sporządzania dokumentacji biurowej, magazynowej i sprzedażowej, prowadzenia ewidencji i rozliczeń podatkowych, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi, rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS, wykonywania prac biurowych, prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami. Zawód technik ekonomista stwarza duże szanse zatrudnienia na stanowiskach administracyjno-biurowych we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwią absolwentowi także prowadzenie własnej działalności gospodarczej i jej rozliczanie w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Technik ekonomista może pracować m.in. w sekretariacie, dziale zaopatrzenia, dziale sprzedaży, dziale kadr i płac oraz dziale planowania i marketingu. Do zadań zawodowych technika rachunkowości należy prowadzenie rachunkowości, rozliczanie świadczeń i składek pobieranych przez ZUS, rozliczanie wynagrodzeń, prowadzenie rozliczeń podatkowych, sporządzanie i analizowanie sprawozdań finansowych. Po ukończeniu kształcenia w zawodzie technik rachunkowości możesz pracować na stanowisku księgowego, doradcy podatkowego, specjalisty do spraw kadr i płac, specjalisty do spraw finansów. Technik rachunkowości znajdzie pracę w dziale księgowości lub dziale kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa, banku, instytucji ubezpieczeniowej, ZUS, jednostki samorządu terytorialnego, a także w biurze rachunkowym. Może także otworzyć i prowadzić własne biuro rachunkowe. W branżowej szkole pierwszego stopnia kształcimy w zawodach elektryk, mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych. Jako elektryk będziesz przygotowany do montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywania instalacji elektrycznych, oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu, montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń. Elektryk może podjąć pracę w elektrowniach i zakładach energetycznych, zakładach stosujących maszyny i urządzenia elektryczne, zakładach usługowych naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne oraz elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, firmach wykonujących instalacje elektryczne i alarmowe. Jako mechanik pojazdów samochodowych będziesz potrafił użytkować, diagnozować, naprawiać oraz prowadzić pojazdy samochodowe. Możesz pracować w zakładach produkujących pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne, zakładach naprawiających pojazdy samochodowe, punktach serwisowych i stacjach diagnostycznych pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, zakładach mechaniki pojazdowej. Jako elektromechanik pojazdów samochodowych będziesz przygotowany do oceniania stanu technicznego elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, wykonywania ich naprawy bądź wymiany oraz do prowadzenia pojazdów samochodowych. Możesz podjąć pracę w zakładach produkujących pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne,
zakładach naprawiających pojazdy samochodowe, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów. Serdecznie zapraszamy do podjęcia nauki w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju.